Poczekaj, bo telefon... Tak, byli fajni. Halo? No cześć, tato. Nie mogę rozmawiać, bo program nagrywam. Ostatni odcinek. No, przyjadę. Cześć. Przepraszam, jak ojciec dzwoni, to trzeba odebrać. I want to believe. Ostatni odcinek rozmów niereżyserowanych. Krzysztof Peroń, Paweł Łabucki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Krzysztofie, jak to jest? Zapowiedziałeś koniec naszego programu. Czy to prawda? Prawda. Dlaczego? No po co ci to? Za dużo masz pieniędzy? Za dużo masz czasu wolnego? Po co to? Formuła się nie sprawdziła. No, nikt nas nie chce oglądać. Miały być setki subskrybentów, a jest... Tysiące. Tysiące, tak. Tysiące. A zostało cztery. A jest 44. No to i tak trochę więcej niż nie, ja przewidywałem. Dzisiaj 47. Co to mało. Jest? Na tyle roboty? Mało. To jest kupę pracy, kupę pieniędzy. Uważam, że formuła nie wypaliła, musimy znaleźć coś. Paweł, umówmy się. Po co robiliśmy to? Chcieliśmy pokazać fajnych, ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, zaprezentować. Żeby z tego był pożytek społeczny. Tak, dla tak nas i dla ludzi, których pokazujemy. A wiesz co ja słyszałem na mieście, czemu to robimy? No jak to? No ty chcesz zostać prezydentem, ja chcę zostać radnym albo wiceprezydentem. No kampanię robimy wyborczą, nie? Dobrze, no to wiesz, każdy... Jeden znany dziennikarz zawiecieński spytał: Paweł, ale czy wy dotrzymacie 3 lata? Przecież kampanię wyborczą robicie 3 lata przed wyborami. Ten znany dziennikarz to powiedz. Ten znany dziennikarz. Dobrze, powiem ci, żałuję, że jego nie zaprosiliśmy, nie zdążyliśmy zaprosić, ale to nieistotne. Powiedz mi, co społeczeństwu daliśmy przez zaproszenie naszego pierwszego gościa Jacka Panka? No 1400 osób obejrzało, nie. 700 na nie. Jednym, 700 a, mnie, no nie, 700 na YouTubie nie. I 700 na Facebooku. No to powiedzmy, że tam z 500 osób obejrzało, tak? No. No tak, i co? I co Jacek Panek, społeczeństwo, co myśmy tym zyskali? My nic, ale Jacek Panek dużo. No. Pokazał, że to jest kasztelanem, ambicje, ma dwa nienawidzą, zamki. Bo ma dwa zamki. Słuchaj, tam. Pokazał się, wiesz, on lubi ładne dziewczyny, to wiesz, teraz wszystkie ładne dziewczyny, on jest kasztelanem na zamku, 3 siedziby. No to on ma żonę, chłopie, 2 dzieci, co ty zgadasz? No tak, to tak, ale lubi jak się ładne dziewczyny uśmiechają do niego. Ja uważam, że wywiad był zupełnie znośny, gość był fajny. Natomiast wynik żaden. Ale społeczeństwo się dowiedziało. Społeczeństwo to że ma, ci, co że ma ambicje na prezydenta, że chce przejmować kolejne firmy. Ja się dowiedziałem, że na moją firmę dybie. No. Ty też troszkę. No. Na moją może dybać, tam wszystko zadłużone to. No dobra, no to powiedzmy, że tak Jacek Panek, no to tak. Na zero, nie? Później kto był? Michał Myszkowski. Kawiorowa lewica. No i uważasz, że to, że zadeklarował, że może kiedyś będzie chciał startować na prezydenta, to cokolwiek zmieniło w jego życiu? Ale to też pokazało, że chłopak jakieś tam ambicje ma. Broni swoich ideałów. Co prawda te ideały to ma takie pokrętne, bo z jednej strony kurczę katolik, z drugiej strony komunista i ciężko mu było się z tego trochę wykręcić. Tłumaczył się gesto, ale tak ale przyatakował nam narodowców nam przyatakował. Tak. Pochwalił się, że tak. Nigdy nie same będzie szkody, startował. Bo już narodowcy dzwonili, kogo żeście zaprosili do programu. Nie? Ale ludzie się znowu dowiedzieli, co to za człowiek w czerwonych butach. Ale słuchaj, czemu, ale też moi chodzi w tych moi czerwonych przyjaciele, butach. Którzy wyznają podobne do mnie ten tradycje, którzy wyznają podobną opcję polityczną, czyli katolicy, powiedzieli, no co ty, no zaproś jakiegoś katolika porządnego. No, dlaczego księdza żadnego nie zaprosiłeś? Dlaczego kogoś z prawej strony nie zaprosiłeś? Przecież jesteś prawicowy. Nie? No jestem prawicowy i co? I zaprosiłem lewaka. No ale z konkurentem się lepiej gada, nie? Dobrze, no ale... Wszystkim pomogliśmy, no. Najmniej słowy pomogliśmy, nie? Ilonka na pewno zaplusowała u pracowników, myślę. No tak, pokazała się jako dobra szefowa. Która lubi ludzi, która ale lubi pamiętasz, pracę. Pamiętasz, przyjacielu, pierwszą formułę, która funkcja nie spadła z nieba.
Pierwszą formułę, którą chcieliśmy robić, to było, że pokazujemy ludzi, którzy od pucybuta do milionera, tak? Którzy spełniają swoje marzenia zawodowe i idą mocno. I tutaj jest duży plus dla naszego programu, takiego człowieka pokazaliśmy. Pani prezes jest takim człowiekiem. Dobrze, 2-1. Jak 2-1? A... No panek, nie, 1-1. Czy co? Pan Myszkowski, uważam, że to zaszkodziliśmy chłopakowi. Tak? No. Ale na pewno, sobie na pewno zaszkodziliśmy, mówię, jego strukturach SLD-owskich. Kto go przyjmie jak z takimi opiniami. Tak, później tak. Wylezie do kamer, będzie nas oczerniał. Nie? Żadnych stołków mu nie dali przecież. Tak. Norberta to żeśmy, kurczę, tak zrobili. No pozytywnie. Tak, żeśmy mu ocieplili wizerunek, że z tego, kurczę, łobuza. Znaczy jemu ta żona mu ociepla wizerunek, tam chłopak niczego więcej nie potrzebuje. Z bój o gołębim serce. Tylko, że to jego to... No ale kto to wie, że on ma gołębie serce, no? Wszyscy dzieci w szpitalu patrzą się na niego na Facebooku, on, kurczę, to jest zabijaka, nie? W szpitalu dzieci wiedzą, w domu dziecka dzieci wiedzą, w wszystkich domach dziecka, wszystkie objeżdżał, nie? Wiele osób potrzebujących, które się do niego zwróciły, wie. Norbert to jest w porządku. No to Norbertowi zrobiliśmy dobrze, to na plus. Tak, bardzo na plus, myślę. Ostatni gość, Janetka Mastalerz. No? Nie warto było, nie cieszyłeś się, jak się zapoznałeś z tym. Ale wiesz co piszą ludzie do mnie? No co? No ten, 13, 14, 17, 50 i setki. Tylko tyle ludzie zapamiętali z tego, że nauczyciele... Najbardziej setki może. No, 50 i setki. Że najbardziej to ludzie, nauczycielom chodzi o pieniądze. Pieniądz. Ja uważam, że nie za dobrze zrobiliśmy nauczycielom. Chociaż Anetka dobrze broniła bardzo dobrze, tak. No też spełniony nauczyciel, nie? No to też jakby w tej pierwszej konwencji, którą ustaliliśmy, jakby dobrze, no bo to jest jednak dziewczyna, która zawsze chciała być polonistką i została polonistką i jest wierna swojemu wyborowi, a do tego jeszcze jest działaczką, tak, związkową. Broni innych nauczycieli przed opresjami politycznymi, bo to chyba najbardziej o to chodzi. No ale pokazaliśmy światu trochę, że jednak ci związkowcy to nie tylko, prawda, ci, co robią. No i moi koledzy pod Sejmem rzucają cegły i palą opony, to także ci takie kobiety fajne jak Aneta, które walczą słowem, pismem o interesy i robią to z ideałów jakichś swoich, a nie tylko po to, żeby zrobić zawierucha. Owszem, natomiast tutaj jest duży minus dla mnie jako przedsiębiorcy, bo najpierw lewactwo, nie? To też związki zawodowe kolegom się kojarzą, tak? Później związkowca wstawiacie na piedestale, kolega mi napisał, właściciel sporej firmy, napisał, no związkowca stawiasz na piedestale. Tylko tracisz. No, tylko tracisz. Ja, wizerunkowo tylko tracisz. No ja nie zyskałem. Ja uważam, że ja nie zyskałem. A twoje uczucie jest inne? Nie, no ja myślę, że ja trochę zyskuję, tak. Zdarzyło ci się, żeby ktoś przyszedł, zadzwonił, cześć Paweł, świetny program, tam robisz dobre rzeczy, jesteś fajny, ciekawy. Dostałem sygnał, że robimy fajne rzeczy, ale mam też sygnały takie, że... No kurde, no zaprosiliście tylko swoich, no kogo? Jakich swoich? No, Aneta Mastalerz, to jest... Nie wiem, no takich, którzy chcieli przyjść. No ale to dobrze, no to słuchajcie, nikt nie odpowiedział na nasze apele na YouTubie. Nikt nie odpowiedział na żaden apel. Kogo zaprosić? Kogo byście chcieli obejrzeć? Przyjdźcie wy, bo może jest pani sprzątaczka, która ma bardzo ciekawą historię życia i my chcemy o tym porozmawiać, tak? Może jest pani urzędnik państwowy, która chce przyjść i porozmawiać, nie? No nic się takiego nie wydarzyło. Dla mnie klapa, bo odbiór, jeżeli wyświetleń było zupełnie przyzwoicie, to odbiór społeczny żaden. Dobrze mi Tasior napisał, że za mało mięsa. Tak. Że za mało mięsa, bo ludzie chcą dzisiaj mięsa. Ludzie potrzebują, żeby była krew, żeby był łzy, żeby był pioch, żeby była... Zero merytoryki, tylko same błędy, same porażki, żeby się ktoś tłumaczył. A już najlepiej żebym cię żebym cię zbluzgał na wizji i coś takiego wyciągnął z tego życia, co tylko skompromitację jakąś powyciągać, nie?
A ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie ta formuła nie wchodzi w grę, więc jeżeli chcesz robić taki program, to rób, ale... Takie dostałem życzenie, że tak to by było, to by pociągnęło, no bo niektórzy mówią, kilkaset, no nawet jeden z gości mówił, no kurde, trochę słabo mi to nie idzie, tam mało wyświetleń mam, nie? Powinniście bardziej, kurczę, przycisnąć tych ludzi, no ja mówię, no i co, przyciśniemy, a później powiedzą, że nie puścimy. No nikogo tego, nie zmusiliśmy do oglądania, niestety. Mimo moich usilnych starań, bo na Messengerze do wszystkich wysłałem. Chociaż, co, słabo dalej, no słabo. Nie, no chłopie, no ja mam tam gdzieś 100 osób, z którymi utrzymuję kontakt w miarę taki przyzwoity, tak, z 1400 znajomych na Facebooku, ale to pomijam. Gdzieś ze 100 osób jest ze mną na bieżąco, tak, no i z nich 5 się wychyliło, nie? Na forum, a ile, z 15 osób mi napisało, tam coś tam, schowaj brzuch. Tak. No takie, tak. To była moja główna uwaga. Paweł, brzuch ci widać. Brzuch ci widać. Paweł, tam, załóż kamizelkę. Tam. Świecisz się jak psu jajca, wiesz. No, samo was słychać. Tak. Źle montujecie tam, wiesz, no tam zwolnij tego reżysera, wiesz, się nie nadaje. Kto ci to robi, wiesz to. Ale ja bym cię spróbował przekonać. Teraz byśmy dobrali takich fajnych gości. Żeby... Kogo masz na myśli? Postaram się dobrać fajnych gości. No. W końcu się przygotuję do programu. Ale przecież mieliśmy fajnych gości. Ale może super było za mało zreklamowane, no nie wiem, no kurwa, co się może dzieje? My jesteśmy za słabi, my się po prostu... Może, ale to słuchaj, potrzebujemy jeszcze jednego sezonu, żebyśmy byli lepsi. Żebyśmy się, wiesz, rozwideli, żeby nasza ekspresja szła w górę, żeby, wiesz, intelekt poszedł pod same chmury, nie? A może zaczniemy ludziom płacić za to, że oglądają? Zobacz, panie reżyserze, da się tam jakoś podkręcić te oglądalności? Nie da się? A chciałbym uwierzyć, że ty wiesz, o czym mówisz. To co? Zgadzasz się? Będziemy i cisnąć, wyciągać ciemne strony, wyciągać daj mi jednego, jasne strony. Daj mi jednego gościa. Ukryte zamiary, na przykład... porażki, błędy, pomyłki życiowe, ukrywane ambicje. To wszystko mięso. Będziemy wyciągać, to mięso będziemy. Przecież to ci nikt nie przyjdzie. Wyciągać w kolejnym odcinku. To ci nikt nie przyjdzie na to, żeby coś. Tak, zresztą tak. Od takich informacji to mamy media zawierciańskie. Myśmy mieli być, wiesz, ciekawostką. A nie? No, a nawet Kmicik o nas nie napisał. Taki program zarąbisty zrobimy, a Kmicik nie napisał, że na Zawierciu pokazał się nowy program publicystyczny. I dlatego uważam, że trzeba to zamknąć. Dlatego trzeba z tym panem Kmicikiem porozmawiać i wyjaśnić to. Czemu on nas nie napisał? Umówmy się tak, że jak Paweł Kmicik przyjmie twoje zaproszenie, no, to nagramy jeszcze jeden sezon. Tak? No, ja bym chciał, bo on spełnia dwa podstawowe warunki. Jakie? Pierwszy jest postacią pozytywną, bo to jest bardzo miły chłopiec, facet. A drugie, on też zrobił karierę od stażysty do redaktora naczelnego jednego z najważniejszych mediów w Zawierciu. Halo? Dobra, masz moje... Ale słuchaj, bo żeby nie było tak, że ja jestem... Przyjmuję że twoje jestem... wyzwanie. Ale słuchaj, to jest, dobra, to jest, umówmy się tak, bo żeby nie było, że ja rzucam słowa na wiatr, to faktycznie kończymy. Ale nie program, tylko pierwszy sezon. Zapraszamy serdecznie następnych gości i umawiamy się w ten sposób, że jak Paweł Kmiecik przyjmie zaproszenie do naszego programu, to robimy drugą serię, tak? Ale jeżeli druga seria nie przekroczy 1000 subskrybentów, to kończymy? Na czym, na YouTubie? No. Ambitne plany. A ile mamy? 44. Ambitne plany. A nie 47, bo 44 to taka magiczna data, nie? Jam jest 44. No to co? To co? Zapraszamy, szanowni państwo, do drugiej serii, w której chciałbym uwierzyć, że Paweł zaprosi Pawła Kmiecika, swojego imiennika. Chciałbym uwierzyć, że podwoimy ilość subskrybentów. I chciałbym uwierzyć, że Paweł pozwoli mi wrócić na moje własne miejsce, bo tutaj to się siedzi fatalnie. Gorzej się siedzi. Szanowni państwo, kończąc pierwszą serię, gratulujemy tym, którzy wytrwali do ostatniego odcinka pierwszej serii. Takie drobne podsumowanie. Mam nadzieję, że zechcecie nawet te 47 osób być z nami w następnej serii. Oczywiście ona odbędzie się pod warunkami
trzema, że goście będą równie ciekawi, ale że ktokolwiek będzie chciał to oglądać. A naszymi Państwa gościem byli Krzysztof Peroń i Paweł Łabucki, prezes wszystkich prezesów. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To mam pomysł. No, jakiego? Zróbmy to na żywo. Dasz radę? Ze mną? Ty chcesz coś na żywo robić? No. Ja się boję, ja się ciebie boję. Wybierzemy. Samiec alfa, ty mnie kurde sprowadzisz do parteru. Jezu, to mi się wszystko z jedną kojarzy. No nie, jesteś beznadziejny. Ja ci tylko chciałem powiedzieć, że wybierzemy jakiś palący temat i obgadamy go na żywo. O, palący. Ostatnio się spaliła kamienica na Niedziałkowskiego. A nie, no nie o taki temat. Matko boska. Pan reżyser gotowy? Pan Krzysztof gotowy? Bardziej gotowy już nie będę. No to zaczynamy. Witamy Państwa. Ostatni odcinek I Want to Believe. Nieoczekiwana zmiana miejsca. No. Jak to jest? Proszę pana Krzysztofa. Zapraszamy, przecież Paweł, co to ma być? O, to pójdzie, to pójdzie. Ty jeszcze ten. Klaps. Klaps. I want to believe. Ostatni odcinek naszego programu. Nie, sorry. Krzysztof Per. Nie dam Paweł Łabucki. Ej, nawet jak to mówi. Paweł. I want to believe. I want to believe. Paweł, jedziesz. Jeszcze raz.